Dobra, zmienimy bo copyrighty. Siema, sezony SL, to jest ponownie GTA Vice City. Nie pamiętam, na czym skończyliśmy ostatni odcinek. Był nagrywany w chuj czasu temu, więc naprawdę nie pamiętam, jak wyglądało to, więc wybaczcie z góry. Nie wiem, zamknij mordę. Gdzie są misje? Czekajcie, jestem tu, to do C pojedziemy. Okej, czyli do C jedziemy. Czekajcie chwilę, ja sobie pozmieniam ustawienia, bo trochę tutaj jest wszystko za głośno. Poczekajcie chwilę, a ja zaraz wrócę. Teraz powinno być wszystko lepiej mnie słychać i gra też powinna być trochę ciszej. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Kurwa mać, serio? Dobra. Nagrałem wczoraj pierwszy film na komputerze i wiecie jak się skończył? Że nagrałem tylko dźwięk, a się ekran nie nagrał. Muszę jeszcze na to trochę posiedzieć, po nagrywaniu tego odcinka będę ogarniał kompa. Będę to ogarniał i zobaczymy. Mam plik audio 20-minutowy z filmu, ale nie mam... A, okej. Elo. Ale nie mam jakby... No chyba nie, spadaj. Ale no co mam z tym zrobić? Będę musiał to usunąć, spróbować jeszcze raz nagrać. Bo z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, ale mi ekranu nie przechwyciło. Zaznaczyłem opcję, żeby mi nagrywało daną grę, nie powiem co to za gra, żeby nie było spoilerów i jej ekran nie, jej OBS nie chciał nagrać, nie wiem czemu. Bitch, get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Move, bitch. Get out the way. Przestało się chyba palić. Dobra, posłuchajmy cutscenki jakieś. Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business Let's hope it transaction. goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up. Then go and watch over Diaz's men at the drop-off. Gracias, amigo. Okej. Diaz, apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. To się cały czas paliło. Dobra, to pójdziemy do ulicy, albo stąd sobie wezmę auto nawet. Bo w sumie czemu nie? A nie ma tu wyjazdu, serio? Nigdzie? Dobra. Jak co tam w ogóle u was? Tak się... Jak tam u was... czy żyjecie dalej? Aj! Weźcie na chwilę przestańcie suby wbijać, bo mam 69, nie chcę się tym trochę ponasycić i wiem, a jest w policji. Super. O mój Boże, nie umiem tą grę grać, nie wiem czy sobie tej serii nie daruję. Bo wiecie co, bo to jest jednak chyba lepsza gra na... Kurwa, chciałem na skróty i gówno wyszło, oczywiście. Elo! Bo wiecie co, bo jak nagrałem film na tym, na PC, to naprawdę fajnie się czułem i fajnie, znaczy no ten nieudany film co nagrałem, to naprawdę fajnie się czułem, tutaj czuję się spięty, bo cały czas boję się, że na przykład gra będzie za głośno, albo mnie nie będzie słychać, co mnie na jedno wychodzi, więc ja się lepiej czuję w nagrywaniu filmów na... Ale chłop poleciał, w nagrywaniu filmów na... A to z drugiej strony. What? No nie będziesz tu.
А, моє авто. Окей. 2000 years later. Окей. Окей, розумім. Добре. Інфернусом хлопця приїхав. Hogging all the action, I see. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Come on then, move! Сядаш? Ну, ти мусиш всюди, то ж ми ж маємо без себе їхати. Добре. На спокійно там доїдемо. Бо генерально з того, що зрозуміємо, як нам тлумачив Гонзалес, чи хтось там, то ми маємо... О Боже, але та авто вийшла лісця, о май гад. То ми маємо... Ти можеш жити в якійсь przekazie czegoś? В якійсь транзакції або coś takiego? Окей, jesteśmy. A, to są ci. Okej. You must be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the loop across the yard. Strzelam. Aha, po co ty się zatrzymałeś, ziomek? My money! Będziemy ścigać czy coś? Don't you stand there, you pricks! Chase that dickhead down! A, to jest na motor wskazany, nie zauważyłem. Możesz wsiąść? Dziękuję. Thank you.
Okej, to nie było takie trudne. Najtrudniejsze było to strzelanie z AK-47. Nic się nie stało. No wsiadaj na ten motor, Vercetti. No serio, myślałem, że przez to przejadę i będzie głód. I live! Take heads! And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit, where's that guy Lance? No właśnie miałem się pytać, gdzie jest Lance, nie? Naprawdę, też się miałem pytać właśnie, nie? Jeszcze misja ta druga. A. Co to był za skręt? Ja pierdziele, co za gnojek zasrany, ale skręcił. Do dupy. Albo z dupy. Jakieś figurki. Dobra, darujmy sobie na razie. Bo wiem, że to są jakieś znajdźki czy coś takiego. Nie umiem w tej grze jeździć, ja pitole. Czemu mi tak gra ladzi? No co jest? Nie zgadzam się na takie ladzenie. Okej, okay, wysiadamy i... Okej, okay. Jakiś... Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I asked that prick Cortez, he said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Demolition Man. Co to auto? Aha. Znowu wchodzimy do tego auta, dobra, jak now look zawsze. Here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while. And if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Okay. Kurwa no! Pusta droga, musiałem się wjebać w lampę. Ale wyskoczył. Bling, bling. To mój Boże. Dobra. Biorę to, okej. Okay. There's the helicopter to transport bombs to for demolition points at the building sites. What place are we going? Okej. No co? To jest misja na czas znowu. Dobra, mogę już. Ale się tym chujowo steruje na telefonie, nawet nie chcecie wiedzieć. A nie, to tutaj.
Czekaj, co tutaj jest? Jakaś druga budowa. A to jest gdzieś niżej pewnie. Te fioletowe to są te miejsca, gdzie mam upuścić? No też nie wiem, stary, co tu się dzieje, więc nie martw się. No puściłem ją przecież. Kurwa, że tą kamerą nie można sterować. Nie chcecie wiedzieć, jak się tym chujowo steruje. Naprawdę, to jest tak overthinking, że ja pitole, aż tę słuchawkę poprawię z wrażenia. Ale to jest dziwne. Czytałem o tych RC Bandito, ale nie myślałem, że dostanę je. Ja myślałem, że to są tylko jakieś znajdźki czy coś, że to musi naprawdę pogrzebać, żeby coś takiego znaleźć, bo wiem, że w San Andreas była taka jedna misja z jakimś sterowanym helikopterem, albo samolotem, albo czymś takim. Ale nie myślałem, że w Vice City dostanę to tak szybko. Teraz muszę tylko wlecieć do budynku. Ile mam czasu? 5 minut. No i czemu tu kamerą nie mogę sterować? Czy to jest to, co chcę, żeby było? Nie. Jak mam wlecieć na wyższe te, jakby, szczeble budowy? Jak ludzie przechodzą tą grę na telefonie? No come on! Rockstar, zjebaliście fest! No... No kurwa, kamera! Czekajcie, wiecie co, ja to może od góry podlecę. Czemu mam tak mało czasu na postawienie tych bomb w ogóle? To wyżej nie poleci. Oh my god, ja muszę znaleźć jakieś wejście. Tu jest, dobra. Chłopco próbuje. Uga buga, uga, jak na Podlasiu. Na Podlasiu też by tak na to zareagowali. To jest helikopter, moi drodzy, jakiś chujowy. I gówno widzę, gdzie kurwa lecę! Pierdolę, no ta kamera... Okej, okay, jest coś. No leć do góry! No jak ominąłem target, kurwa! Rockstar według mnie tutaj całkowicie pojechało po bandzie. Poszło po najmniejszej linii oporu. W ogóle sterowania nie zmienili do helikoptera, tylko jest takie same jak w przypadku pojazdów innych. O co ja się kurwa odbiłem? Dobra, może to zdążę. Chociaż wątpię. I mnie dalej gonią, no nie mówcie. Ale chłopa wydupiło. Elo.
Dobra. Damn, I gotta lay off the pills. I'm seeing shit. A tym się... Wiecie co, ja sobie to daruję. Do tego siądę na spokojnie kilka razy i popróbuję, mi się uda, ale tymczasem dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach. Co? No i cześć! Ale od następnego filmu, następny film z Vice City zaczynamy po misję z Ersy Bandito. Będę próbował do skutku. Teraz już wiem, jak to wygląda. Muszę tylko trochę potrenować latanie tym helikopterkiem. To sterowanie jest tutaj kurwa chujowe. Rockstar znowu spadł w moich oczach. Znowu jakby fame do nich mi spadł. No i jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Do następnego filmu z Minecrafta chyba. No i co? I cześć! Czy ty mnie kurwa wyzwałeś od głupka? Chuju jebany!